Już ruszyły. Największy na świecie sklep internetowy powstał w Stanach 20 lat temu. W Polsce zainwestował do tej pory 3 miliardy złotych. W halach pod Poznaniem i Wrocławiem pracuje w sumie 6 tysięcy osób. W Kołbaskowie w ciągu 3 lat pracę znajdzie kolejny 1000, głównie przy pakowaniu zamówionych produktów. Rekrutacja ruszy na początku roku. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. Polska awansowała o kilka miejsc w unijnym rankingu jakości transportu. W tegorocznym zestawieniu opublikowanym przez Komisję Europejską nasz kraj jest na 22 pozycji egzekwo z Litwą. W ubiegłym roku był na przedostatnim miejscu spośród 28 krajów Unii. Z zestawienia wynika, że ocena jakości infrastruktury transportowej nie zgadzają na ekskumacji, ale są sprawy wyższe. Ma prawo się nie zgadzać, ale są sprawy wyższe. Nie jesteś sama na tym świecie. Są ludzie, jest społeczeństwo, jest Polska. Są sprawy wyższe. Przychodnia, która do tej pory oferowała taką pomoc, rozwiązała umowę z NFZ-em. Co mają zrobić pacjenci, których w weekend dopadnie ciężki ból zęba, sprawdzała reporterka TOK FM Agnieszka Pynarska. Niestety będą musieli albo szukać pomocy prywatnie, albo pojechać do oddalonego o 25 km Ciechocinka, w którym taka pomoc w ramach ubezpieczenia jest świadczona. Narodowy Fundusz Zdrowia chce jak najszybciej rozwiązać problem i wyłonić następcę przychodni Rudak Med, mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału funduszu Barbara Nawrocka. Mamy nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej, po to, aby ta przerwa problemy kiedyś była w Warszawie, żeby teraz mieszkańcy Torunia nie odczuli tej przerwy, która no, niestety od 1 listopada nastąpiła. NFZ płaci za pomocnocnego i świątecznego dyżuru 700 zł. To pieniądze na utrzymanie gabinetu i wynagrodzenie dla stomatologów i ich asystentów. W całym województwie jest 5 takich punktów, m.in. w Bydgoszczy, Inowrocławiu i Grudziądzu. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM. Komunistyczna partia Chin nadała swojemu sekretarzowi generalnemu Xi Jinpingowi przywódczy status, którym dotychczas pochwalić się mogli tylko najpotężniejsi liderzy kraju. Oświadczenie w tej sprawie wydano po plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Lider Chin z lat 1978-89, Deng Xiaoping, prekursor otwarcia kraju na świat, przyznał taki przywódczy status sobie. W ten sposób określał też Mao Zedonga i Yang Zemina. Oznaczało to prawie absolutną władzę, która nie mogła być kwestionowana. Kolejne informacje do GFM już o 15.40. Zapraszam. Pogoda. W nocy deszczowo w północno-zachodniej części Polski. Na termometrach od minus 1 stopnia na Podkarpaciu przez 5 stopni w centrum plus 5 do 10 na Pomorzu Zachodnim. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Gesto operowe, nie takie warszawskie, salcesony, tylko operowe. Agnieszka, nie musisz w studiu jest warszawiaku salcesonów z Rysu. Redaktor Gazety Wyborczej, ale też pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A w kontekście naszej rozmowy autor kolejnej książki, tym razem książki Eksperymenty na biednych, polityczny, moralny, ekonomiczny spór o to, jak pomagać skutecznie, wydało wydawnictwo Krytyki Politycznej we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych. Pan Aradio TOK FM ma patronat nad książką, a to dlatego, że uważam, że książka jest ciekawa i warta przeczytania. To jest oczywiście opowieść o tym, jak pomagać, czyli jak pobudzać rozwój. I wydaje mi się, że o tyle to jest książka ciekawa, ważna i ja Państwa zachęcam, że jednak w polskiej debacie takie bardzo proste schematy na ten temat funkcjonują. To znaczy nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak już zaawansowana jest wiedza na ten temat. No tak, to co mówią politycy w Polsce, ale też mówią wielu dziennikarzy, to są takie bardzo proste opinie na zasadzie, a nie warto nikomu pomagać, bo i tak wszystko kradną, albo cokolwiek im tam damy, to trafi do kieszeni jakiegoś dyktatora, albo po co im pomagać, w zasadzie ludzie tam po prostu nie wiedzą, jak sobie radzić z życiem i dlatego są biedni, no to są wszystko takie zmiany. Albo z kolei dobre intencje wystarczą, zróbmy. Albo tak, albo z kolei dobre intencje wystarczą, w zasadzie zrzućmy się raz na, nie wiem, biedne dzieci w Afryce, trzymając się takiego stereotypowego. A to, co jest uderzające moim zdaniem, to też zwraca na to uwagę profesor Jerzy Jedlicki w tej rekomendacji na ostatniej stronie, na okładce, to jest to, że nie ma jednej odpowiedzi. I to jest takie frustrujące. Nie ma jednej metody. No tak, ale oczywiście, że nie ma jednej metody, ale z drugiej strony masę już na ten temat wiemy, to znaczy ten wysiłek tysięcy ludzi, którzy zajmują pomocą i też naukowców, którzy badają na przykład zachowania ludzi w
najbiedniejszy. To wszystko nie poszło na marne i to nie jest tak, że my kompletnie nic nie wiemy co na temat tego, co działa, co nie. Różne rzeczy dość dobrze wiadomo, jak warto pieniądze wydawać, żeby one przyniosły efekt, a jak nie warto wydawać, bo one bo się po prostu zmarnują. Także to nie jest tak, że to nie jest po prostu, to nie jest proste. To jest bardzo trudne. Tak, bo bardziej niż państwo myślą, jest potwornie trudne, żeby to dobrze zrobić. Jest także potwornie trudne dlatego, ponieważ pomoc zwykle oczekuje, bo pomocy, kiedy udzielamy komuś pomocy, no to oczekujemy, że on zmieni swoje zachowanie. I teraz ludzie, którym my chcemy pomagać, na przykład w krajach afrykańskich czy azjatyckich, często odbierają taką postawę jako rodzaj przemocy albo przedłużenie dominacji kolonialnej, jeszcze na którą są strasznie wrażliwi. Myśmy w Polsce o kolonializmie bardzo szybko zapomnieli, ale w bardzo dużej części świata ludzie go doskonale pamiętają. No więc, żeby tak myśleć, bo też trzeba powiedzieć, że ta pomoc często jest udzielana oczywiście z pobudek bardzo egoistycznych. Tak, ta pomoc jest często udzielana z pobudek właśnie, bardzo często jest w ogóle udzielana w taki sposób, że ona nie ma prawa działać, ponieważ na przykład są klauzule, które zlecają obowiązek kupowania różnych rzeczy w firmach krajów, które tą pomoc udzielają. W związku z tym to wszystko chodzi dużo drożej, niekoniecznie sensownie. To jest akurat drobny przykład, ale takie rzeczy też się zdarzają. No właśnie, bo ja chciałam powiedzieć, że tak moim zdaniem siłą twojej książki jest to, że to jest bardzo dużo tak zwanych case'ów, czyli opisów przypadków, czyli jeżeli piszesz o tych grzechach przy udzielaniu pomocy, czyli arogancji, nieznajomości lokalnych warunków, takiej wierze w to, że nie wiem, PKB wszystko wyjaśnia, albo nowe technologie wyjaśniają, albo hipokryzji, to opisujesz różnego rodzaju przypadki. I nie mam tak, żeby słuchaczom zaprezentować, który byś wybrał. No, jest tam taki opisany przypadek, chyba najbardziej spektakularny i bardzo znany, nie wiem czy w Polsce, ale na Zachodzie z pewnością, czyli wiosek milenijnych Jeffrey'a Sachsa. To był taki pomysł. Jeffrey Sachs jest oczywiście Polakom doskonale znany, ponieważ był jednym z autorów bardzo neoliberalnego wariantu transformacji gospodarczej, któreśmy przerabiali w Polsce. Potem jednak, co jest ciekawe, Jeffrey Sachs porzucił neoliberalizm i bardzo go teraz mocno krytykuje w różnych swoich wypowiedziach. Można powiedzieć, że bardzo radykalnie zmienił swoje poglądy i zajął się naprawianiem świata od innej strony. Jego projekt, ponieważ jest celebrytą, to jest wielką gwiazdą, więc byłoby mu też łatwiej jakby od tej strony to zrobić. Jego projekt wiosek milenijnych to jest projekt takiej skoncentrowanej interwencji w bardzo biednych wioskach, która wytypowanych w tej chwili, nie pamiętam dokładnie ilu, już w tej chwili kilkunastu, którym się daje za jednym zamachem wszystko, to znaczy albo bardzo wiele, no, to znaczy doprowadza się drogę, dofinansowuje się edukację, daje się ludziom różne możliwości zarobienia pieniędzy itd. itd. To jest jakby taka skoncentrowana strategia walki z biedą na zasadzie frontalnego ataku, przemyślanego, prowadzonego przez ekspertów. Ci ludzie są tam cały czas pilotowani. No i istnieją, i ten projekt toczy się, jest bardzo, bardzo drogi. I te transfery są, jeżeli je sumować, one są bardzo wysokie, często przekraczają dochód roczny na mieszkańca w takiej wiosce. No i jest oczywiście pytanie, na ile to działa, no bo jeżeli się wpompuje coś bardzo dużo pieniędzy, to oczywiście jakieś efekty będą. Ale jest dobre pytanie, po pierwsze, czy na przykład to jest coś, co teraz się pada, Sachs bardzo tego nie lubi, ale to znaczy porównuje się te wioski, które się toczą interwencje z wioskami obok. I okazuje się, że duża część tych pozytywnych zmian, które Sachs przypisuje swoim interwencjom w wioskach milenijnych, zaszła także zupełnie sama, w jakimś sensie samoczynnie w tych wioskach obok, ponieważ te kraje, w których wioski leżą, czy kraje afrykańskie, w ostatnich latach bardzo szybko się rozwijały i ludzie tam po prostu stawali się coraz zamożniejsi. Tak? Mogli sobie kupować telefony komórkowe, lekarstwa, wysłać dziecko do szkoły itd. Tak, wydawać pieniądze, to wszystko, co my z grubsza je wydajemy.
Więc, także i to jest dobre pytanie, no, na ile to działa, na ile nie jest tam cała dość ciekawa, bo są tam w grę wchodzą też bardzo silne osobowości, bardzo barwne, więc jest to bardzo interesująca historia, która pokazuje dla mnie z mojej perspektywy granice jeszcze naszych możliwości w zmienianiu życiorysu w biednych krajach, a po drugie jakieś rozepychy jednak ukarane. Dla mnie z kolei bardzo ciekawe są te momenty, w których opisujesz jednak takie zderzenie z rzeczywistością. To znaczy ktoś, załóżmy, że ma dobre intencje, ma pomysł, przyjeżdża, a ci ludzie, i teraz to, co się pojawia w głowie, zaraz powiem, dlaczego jest niesprawiedliwe, są leniwi i głupi i nie chcą. I na przykład podajesz przykład ludzi, którzy mimo iż zarabiają pieniądze rolników, nie inwestują ich od razu, tylko przejadają, jak to się mówi. No i to jest bardzo ciekawe, jak to pokazuje, że to w sumie z ich perspektywy są często bardzo racjonalne zachowania, że tak ich życie nauczyło, że w sumie lepiej może przejść. No, no tak, oczywiście, że tak. Ja mam ogromną... Pisuję, zajmuję się krajami rozwijającymi się i właśnie poziomem strategiami rozwojowymi od 20 lat, mniej więcej. I zawsze byłem pełen podziwu dla ludzi, którzy tam żyją, w tych najbiedniejszych krajach świata. I uważałem, że oni są super racjonalni. To znaczy, żeby przetrwać w trudnych warunkach. Proszę sobie wyobrazić, to jest taki przykład, czasami używam, że nie wiem, miałbym zły dzień, przegrałbym cały swój majątek w ruletkę, a przegrałbym jakiś samochód, wszystko, co posiadam. No to oczywiście jakość mojego życia bardzo by się obniżyła, byłby ten popieruch, tak, straciłbym wszystko. Jakość mojego życia bardzo by się obniżyła, ale nie umarłbym z głodu, raczej miałbym gdzie mieszkać. A być może ktoś z krewnych by mnie przytulił, być może wynająłbym sobie pokój, jeżeli miałbym dość pieniędzy. Więc oczywiście zrobiłbym bardzo gigantyczny życiowy błąd, ale też poniósł mnie konsekwencje, abym to przeżył. Natomiast tam ja zajmowałem się jako reporter też bardzo często społeczeństwami, które żyją na skraju biologicznego przetrwania. Więc dla tych ludzi decyzja rzędu $10 może oznaczać kwestię życia lub śmierci dosłownie. Oni te decyzje podejmują często. I dla mnie i potem do takich ludzi, do takiej wioski na przykład przyjeżdżają Europejczycy, którzy uważają, że mają do czynienia z idiotami. I nie rozumieją, że ktoś nie widzi stabilnego życia w perspektywie roku i myśli tylko o teraźniejszości. To jest jeden z powodów, na przykład, dla których ludzie często mieszkający, bezrobotni, mieszkający w slumsach, ale to widać też w postawach na przykład bezrobotnych na zachodzie bardzo często i ludzi zmarginalizowanych, że oni nie inwestują, albo nie oszczędzają, albo źle dbają o swoje zdrowie. No oczywiście, że tak, jeżeli kogoś życie jest niestabilne, jest nieustająco zagrożone, nie ma żadnych perspektyw, albo wydaje mu się, że nie ma żadnych perspektyw, no to oszczędzanie albo dbanie o siebie, coś ma bardzo średni sens, tak? I teraz trzeba wykonać pewien wysiłek. I po pierwsze zbadać, co się ludzie myślą, po drugie odkryć tą racjonalność, którą tą logikę. Bardzo ciekawe, myślę, są też te, bo ty piszesz dużo o tym podejściu dzisiejszym, czyli eksperymentalnym, kiedy właśnie już badacze i ci, którzy chcą pomagać, uznali, że nie ma jednej metody, tylko to wszystko zależy od lokalnych uwarunkowań. I do czego doszli, że na przykład nagradzanie uczniów w Indiach za wyniki przynosi znacznie gorsze rezultaty niż nagradzanie ich za sam wysiłek włożony w naukę. I to są czasami takie paradoksalne przykłady, ale to już Państwo znajdą w książce, bo ja na koniec jednak chciałam się odnieść do tej krytyki. Ty też bardzo dużo o niej piszesz. Jest bardzo wielu krytyków na Zachodzie i w państwach biorcach, czyli głównie afrykańskich i azjatyckich, krytyki i mówią o tym, że to jest nieefektywne. Pieniędzy wydaje się coraz więcej na pomoc współpracy rozwojową, a nie wiadomo nawet, czy to działa. I w sumie jest to częściej wykorzystywane, żeby utrzymać władzę, kontrolę, poniżyć tamte kraje. No i ty mimo wszystko uważasz, że pomaganie ma sens? Ja oczywiście uważam, że ma sens, tylko właśnie ma sens robienie tego z głową. I to jest, mam wrażenie, że w mojej książce jest dużo przykładów, które pokazują, że to jest, że to ma sens. Natomiast doskonale rozumiem, mam wrażenie, że doskonale rozumiem tych ludzi z krajów biorców, jak powiedziałaś, którzy słuchają tych pouczeń Zachodu, prawda, jak się powinni zachowywać od ludzi, którzy najczęściej nie mają zielonego pojęcia o ich warunkach życiowych, no i myślą, że mają do czynienia z jakimiś aroganckimi budzami. Przepraszam na słowo. Nie wiem, czy powinienem go używać na
Znaczy, no często są, ale się zastanawiam, że znaczy skąd czerpiesz wiele. Znaczy, nawet u ciebie niektórzy eksperci już tak w sumie to nie wiadomo, czy ta pomoc to coś zmieniła w życiu tych ludzi, czy nie. No, ja mam, jest trudno mierzalne. Ja mam oczywiście, że tak, znaczy w sensie zagregowanym jest trudno mierzalne, ale jest bardzo wiele przykładów, których część z nich opisywałem, widziałem sam, w których ta pomoc ewidentnie uratowała komuś życie. I to jest, wydaje mi się, że warto. No, z naszego punktu widzenia zachodniego te pieniądze są i tak małe. A one tam na miejscu często są źle wydawane, a często mają bardzo duży sens. Ja Państwa zachęcam, bo to tak naprawdę jest też opowieść o ludziach, o społecznościach, o tych mechanizmach społecznych, ekonomicznych, o zachowaniach tego wszystkiego. Przez tą książkę Państwo mogą się dowiedzieć, a my mamy dla Państwa egzemplarze książki Adama Leszczyńskiego dzięki uprzejmości prawnictwa krytyki politycznej. Proszę pisać na światopodgląd@tok.fm, czyli bez polskich znaków światopodgląd@tok.fm. A autor, dr Adam Leszczyński, był Państwa gościem. Gazeta Wyborcza, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Informacje. Światopodgląd. Pogotowie cenowe, słucham. Porwały, złapały, nie chcą puścić. Gdzie to było? W sklepach Euro. Teraz w sklepach Euro. Porywające okazje. LED 40 cali. Samsung za 1390. 48 cali. Smart TV Sony. Wi-Fi za 2390. Samsung Galaxy J7. 5,5 cala za 1149. Ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro. I na euro.com.pl. Polacy coraz częściej mówią o rosnących cenach. Wszystko drożeje. No i te kredyty. Co na to specjalista? Tak, raty kredytów z różnych względów mogą rosnąć. Inaczej jest w banku Credit Agricole, w którym raty kredytu gotówkowego nie wzrosną. I bank to gwarantuje. Weź kredyt gotówkowy, którego rata nie wzrośnie. Zapraszamy. Credit Agricole. Bank Polska S.A. Gwarancja stałej raty odnosi się do każdej umowy pożyczki gotówkowej i dotyczy jej terminowej spłaty. Oprocentowanie nominalne pożyczki jest stałe w całym okresie umowy. 4 kroki obchodzą 25 urodziny. W pieniążowym wydaniu m.in. 25 pomysłów na urządzenie pokoju dziennego. Jak znaleźć w kuchni miejsce na stół. Dom pełen światła i przestrzeń. Partnerem wydania jest Forte. 4 kroki już w sprzedaży. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane. Przede wszystkim codziennie dostarczone. Prosto z naryteczek Lidla. A już teraz naryteczku Lidla. Wyborne pożywne banany premium. Tylko 2,69 za kilogram. 2,69. A słodka i chrupiąca papryka czerwona. Jedynie 4,79 za kilogram. 4,79. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Poznajcie akcję. Cześć. Akcja jest prowadzona w aplikacji mobilnej. Moja działalność przyda się dużo korzyści osobom, które stale się przemieszczają. Akcja potrafi tworzyć aplikację. Jednak potrzebowała pomocy, aby rozwinąć działalność. Szukałam firmy marketingowej, żeby zwiększyć sprzedaż i wejść na zagraniczne rynki. Enterprise Europe Network skontaktowała mnie z austriackim partnerem. Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę Enterprise Europe Network w Polsce. EEU.pl. Nasze lokalne biuro pomoże otworzyć twoją firmę na Europę. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania, perfekcję w każdym detalu oraz techniczną przewagę na Unii, przygotowaliśmy najlepszą ofertę tego roku. Teraz nowy Audi A3 dostępny jest z ratą od 990 zł netto miesięcznie, 5% opłatą wstępną oraz bezpłatnym pakietem ubezpieczeń. Poznaj warunki Audi Perfect List dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 15.40. Adam Ozga. Zapraszam. Jeszcze dziś premier Kanady Justin Trudeau może wsiąść w samolot, by przylecieć do Europy, by podpisać umowę CETA o wolnym handlu między jego krajem a Unią Europejską. Po tym, jak na umowę ostatecznie zgodziła się Walonia, ambasadorowie państw unijnych spotkają się w Brukseli, by rozmawiać o belgijskich ustaleniach w sprawie CETY. Belgijskie tak cieszy Katarzynę Lubnauer z Nowoczesnej i Jana Krapca, rzecznika Platformy. Naprawdę, strach ma wielkie oczy i bardzo często boimy się tego, czego nie znamy. Cieszę
cieszymy się, że Belgia się zdecydowała, cieszymy się, że umowa CETA staje się faktem, cieszymy się, że nasi eksporterzy będą mogli rozwijać swoją działalność. Dzięki tej umowie polscy eksporterzy obniżą koszty eksportu. Na drugim biegunie szefrodowców Władysław Kosiniak-Kamysz i wicemarszałek Sejmu z klubu Kukiz 15. Obaj politycy uważają umowę handlową Unii z Kanadą za zagrożenie, w szczególności dla polskiego rolnictwa. Egzotyczna, nowoczesna koalicja PO-PiS-u będzie przyjmować tą ustawę i bierze za nią odpowiedzialność, bierze odpowiedzialność za zdrowie Polaków na przyszłość. Będziemy się domagać od rządu, żeby jak najszybciej w parlamencie znalazła się ustawa o ratyfikacji umowy CETA. Będziemy domagać się odrzucenia tej ratyfikacji. Ostateczne zatwierdzenie i wejście całej CETA w życie ma się dokonać dopiero po jej pełnej ratyfikacji, tak jak słyszeliśmy. Każdy głos marzy tyle samo. Przekaz bardzo pozytywny z jednej strony. Z drugiej strony okazuje się jednak, że przez wiele lat warunki umowy są podpasowane do zamkniętymi drzwiami i na ostatniej prostej Europejczycy słyszą właściwie wszystko ustalone, teraz musicie się zgodzić. Ją jednak sekretarz stanu Teresa Wargocka, wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk nie krył poirytowania. Myślałem, że dzisiaj pani minister przyjedzie, żeby rozmawiać o konkretach, o realnych sprawach, które zgłosiła Komisja Wspólna Rządu i Samorządu. Szedłem po tych strzałkach, jest Zalewska, na końcu jest Wargocka. Taki będzie też efekt tej reformy. Mamy reformopodobny towar, mamy nadzieję i bardzo ważne słowa, które padają, na końcu będzie coś innego, coś zastępczego. Minister Zalewska odwołuje swoją obecność w Gdańsku regularnie, kilka tygodni temu zrezygnowała ze spotkania z ponad 1000 dyrektorów szkół z całej Polski. Na przejściu granicznym przejść Terespol zdarza się, że Straż Graniczna uniemożliwia osobom chcącym wjechać do Polski złożenie wniosku o status uchodźcy, alarmuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, opierając się na przeprowadzonym tam monitoringu. Odnosząc się do tych zarzutów, rzeczniczka Straży Granicznej zapewniła, że funkcjonariusze postępują zgodnie z prawem, a dokonywana na granicach weryfikacja celu wjazdu cudzoziemca do naszego kraju to jedno z podstawowych zadań strażników granicznych, które stanowią bardzo istotny element zapewnienia bezpieczeństwa całego kraju. W TOK FM informowaliśmy m.in. o grupie około 200 Czeczenów, która koczowała na granicy polsko-białoruskiej w Terespolu i nie miała prawa złożyć wniosku o azyl. Agencja Nieruchomości Rolnych nie chce ujawnić wyników zleconego przez siebie audytu na temat Pride of Poland, czyli tegorocznej aukcji koni arabskich w Janowie Podlaskim. Audyt przeprowadził jeden z warszawskich adwokatów i przygotował opinię prawną. Agencja dokumentu nie ujawnia, odsyłając do prokuratury regionalnej w Lublinie, ta również zasłania się dobrem śledztwa. Prokurator Waldemar Moncarzewski. Nie chcemy na chwilę obecną ujawniać stanowiska, jakie autor opinii prawnej przedstawił w tym dokumencie. W czym to mogłoby przeszkodzić? Mówiąc wprost, w uzyskaniu dowodów w postaci zeznań świadków. Nie ulega wątpliwości, że świadkowie mogliby sugerować się treścią opinii zawartych i zapatrywań prawnych zawartych w tym dokumencie. Śledztwo lubelskiej prokuratury dotyczy m.in. aukcji, w trakcie której klacz Emira typowana na najdroższą klacz pokazu była licytowana dwa razy. Najpierw Emir wylicytowano za 550 tysięcy euro. W drugiej licytacji cena była o połowę niższa. Teraz to wszystko. Kolejne informacje TOK FM o godzinie 16. Zapraszam. Pogoda. W nocy deszczowo w północno-zachodniej części Polski, a na termometrach od minus 1 stopnia na Podkarpaciu przez 5 plus 5. W centrum do 10 na Pomorzu Zachodnim. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Świetny podgląd. Agnieszka Lichnerowicz, państwa gościem jest teraz Daria Żebrowska, Presem.pl, etiopistka, tak wyszło, członkini polsko-etiopskiego stowarzyszenia CELAM i też działaczka, pracowniczka Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o Etiopii, bo tam już od prawie roku protesty. Mówi się, że w tej chwili to są największe od ćwierćwiecza protesty w Etiopii. Stan wyjątkowy został przez władze wprowadzony na pół roku. Został wprowadzony kilka tygodni temu. No i oprócz tego, że warto zginęło tysiące ludzi aresztowanych, prawdopodobnie setki zabitych. Mówię właśnie masowe aresztowanie. Jeszcze możemy długo wymieniać, jakie represje ze strony rządu zostały przedsięwzięte. No ale też warto zwrócić na to uwagę, bo Etiopia była w ostatnich latach takim krajem modelowym. Miała
bardziej mieć dobry rozwój gospodarczy, wybijała się na pewno niezależność. Przywódcy byli słuchani, choć krytykowani też za naruszenia praw człowieka, no ale przy 15% wzroście PKB to było coraz cisze. No i co się stało? Kilka jest powodów tej sytuacji. Trzeba pamiętać o tym, że od 25 lat właśnie rządzi tam jedna partia, EPRD w tej chwili, który ma 546 miejsc w parlamencie. Cały parlament, opozycja nie ma żadnego miejsca. Opozycji praktycznie w kraju nie ma. Baza danych. Przedstawiciele jednej grupy etnicznej, którzy będą reprezentować cały naród, no nie będą w stanie. Właśnie, bo powiedzmy, w związku z czym większość inne grupy etniczne czują się wykluczone z rządzenia krajem, z podejmowania decyzji. I to się tliło tak od wielu, wielu lat. Można przypomnieć w 2000 protesty, kiedy zostało zabitych około 1000 osób. Oczywiście też tam były różne dane. Rząd podawał, że było około 200 czy coś takiego. No w każdym razie to się tak tliło i tak w ostatnich... Z drugiej strony to było cały czas zagłuszane, znaczy tym kontraktem społecznym, który jakoby rząd miał ze społeczeństwa, że tak, ograniczenia są w waszych prawach, wolnościach i tak dalej, no ale macie coraz lepsze życie. Przecież ten kraj... Tak, znaczy to widać też po kraju, no nie oszukujmy się. Etiopia, to, że Etiopia zrobiła wielki skok gospodarczy, no to widać nawet na ulicach samej Addis Abeby, tak, gdzie mamy, Addis Abeba wygląda jak taki plac budowy, cały czas się wszystko buduje, mają dwie linie tramwajowe, które działają, więc to jest, no, Chińczyków jest bardzo dużo, Turków jest bardzo dużo, tak, Polska też wchodzi z inwestycjami, więc to wszystko inwestycyjnie i tak dalej, ten kraj naprawdę się rozwija. I była taka, była utrzymywana ta narracja, że no, jakieś koszty muszą być poniesione, kraj się rozwija, jesteśmy, no, muszą być na przykład ziemie pod inwestycje, ale my wam damy to i to. No, tak się często nie działo, tak? Zawłaszczanie ziemi w Etiopii jest dużym problemem, a w zamian za to ludzie czują, że nie dostają według tej umowy społecznej z rządem, nie dostali tego, co było im obiecane. Jak bardzo właśnie jest to teraz konflikt, nazwijmy to konfliktem, czy jak bardzo te protesty, które mają miejsce, one mają właśnie ten charakter etniczny, plemienny, bo mówi się o to, że protestują przedstawiciele tych grup etnicznych Oromo i Amhara, a tak jak wspominałaś, rządzi mniejszość, która to jest, jak rozumiem, szacuje się 6% społeczeństwa Tigraj. Jak bardzo to ma ten charakter, a jak bardzo jednak ekonomiczny, społeczny, taki dotyczący tego, że tym ludziom się źle żyje, że ziemię im się odbiera i tak dalej. To jest trochę takie skomplikowane, ponieważ sami Etiopczycy nie bardzo chcą, żeby to było postrzegane w kontekście walki etnicznej, tak? Bo jednak cały czas przez wieki wieków Etiopia, nieskolonizowany kraj i tak dalej, była cały czas mowa o tym, że to są Etiopczycy. Później dopiero w drugiej części mówi się, skąd jesteś, czy jest Oromo, Tigraj i tak dalej, i tak dalej. No natomiast odczuwa się jednak, widać trochę, że mniejszość, ta mniejszość rządząca, że powodzi jej się zdecydowanie lepiej, tak, niż to widać, natomiast ta sama jakby Etiopczycy nie chcą być za bardzo postrzegani w tym kontekście, że walczą między sobą, bo myślę, że dlaczego te procesy przelała się czara goryczy w momencie, kiedy rząd zaczął rozdawać, chcąc powiększyć granice Addis Abeby, stolicy kraju, zaczął zabierać ziemię Oromo. I wtedy oni właśnie już nie wytrzymali i wszystko poszło bardzo szybko i zaczęły się bardzo duże protesty. Tak? I teraz z moich takich relacji z ludźmi, którzy tam mieszkają, no, nie jest to przyjemna sytuacja, ponieważ na południu się gotuje. Powiedzmy, że południe to jest właśnie ta część,
część najmniej, jakby powiedzieć, zmodernizowana, czy taka niekoniecznie też, wiesz, bo na południu jest bardzo dużo inwestycji, tak? W Dolina Omo, tam jest zbudowane, też ma fabrykę Ursus, nasz polski, więc to jest... Ale jednocześnie ludzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu żyli w dużym odcięciu, to jest taki bardzo gwałtowny proces. Tak, tam jest dosyć szybko, dużo się dzieje, tak, bo to jest też żyzne bardzo, południe jest bardzo żyzne, można powiedzieć, w ziemię i tak dalej, w ludzi, dobry kapitał. I w momencie, kiedy oni się zaczęli protestować, to, no, to już wszystko poszło taką lawiną, tak? I tutaj, no, tak samo jest fakt, to jest taki dylemat, znaczy jak bardzo to jest opowieść o takim dylemacie rozwojowym, to znaczy z jednej strony jest rząd, który mówi modernizacja, będziemy budować damy, będziemy mieć swoje prąd, a jednocześnie będziemy to robić niezależnie od grantodawców, nie poddamy się temu dyktatorowi. I tak, bo my, Etiopia, zawsze niezależni, niekolonizowani i ze względu na to, że to się dzieje szybko i w kraju jednak no, rządzonym silną ręką, to właśnie te ziemie muszą być, tak jak uważa rząd, odbierane pod nowe inwestycje. I pytanie, czy inaczej się uda, a jak bardzo jest to opowieść jednak o tym, że rząd stracił jakąś kontrolę ze społeczeństwem i nie rozumie tych emocji i tak dalej. Stracił kontrolę nad społeczeństwem. Tak, no, to jest kwestia władzy oczywiście, w Etiopii, która była rządzona przez cesarzy do 1974 roku, to było bardzo, bardzo jest taka, ta władza ma bardzo duże znaczenie, a jednocześnie jakby ludzie są bardzo świadomi tego, że należy im się prawo do podejmowania decyzji, do rządzenia swoją częścią, bo nie zapominajmy, że jest to Republika Federalna i ludzie mają swoje autonomiczne regiony, w których mówią własnymi językami i chcą również w określonym stopniu zarządzać, tak, swoją ziemią. A jakie w zasadzie są w tej chwili postulaty? Czy da się to opisać, czy to jest taka erupcja frustracji? Tu jest, tak naprawdę chodzi, ja bym powiedziała, że wszystkim Etiopczykom bardzo zależy na pokoju i na tym, żeby się rozwijać. To jest ich, nie chcą żadnych właśnie etnicznych napędzania na siebie, tak, na różnych dzielenia. Dążą do tego, by był pokój, dążą do tego też, żeby były przestrzegane prawa człowieka. Też nie odpowiada im to, że Etiopia nie chce obserwatorów z ONZ-u wpuścić, tak? Mówi, że my sobie z tym poradzimy. Jest obawa, że wyjdzie wojsko, tak? A tym bardziej jakby pozycja geopolityczna Etiopii też jest to bardzo ważna, ponieważ jest to taki, Etiopia jest uważana za taki przyczółek walki z terroryzmem islamskim, tak? Więc to trochę dusi jakiekolwiek komentarze ze strony krajów zachodu. Tak? One to są Somalia, zdestabilizowana zupełnie. Aczkolwiek zaczyna się, dużo ludzi zaczyna się w tym kontekście odzywać. Na przykład ostatnio Angela Merkel coś powiedziała. No, szkoda, że znaczy, fajnie, że tutaj rozmawiamy w Tok FM o tym, natomiast no, jednak czuć, że w polskich mediach też ze strony innych krajów i rządów innych krajów nie ma na ten temat żadnych informacji. I tutaj może by się też jakby przydało jakiś komentarz ze strony polskiego rządu, polskiego prezydenta na ten temat, tym bardziej, że Polska ma inwestycje w Etiopii. No właśnie, to niepokój. Czytam taki tekst, że rząd zapewnia, że będzie chronił te wszystkie inicjatywy i inwestycje międzynarodowe. Tak, no niby po to był wprowadzony stan wyjątkowy, aczkolwiek no... Co tam, nie wiem, co możesz dołożyć już na koniec do tego obrazu, żebyśmy też wiedzieli, co się dokładnie dzieje. Ostatnie doniesienia, które ja mam, są takie, że zamknięty kolejny anglojęzyczny magazyn, że dyplomaci nie mogą wyjeżdżać dalej niż 25 bodajże kilometrów od stolicy Addis Abeby, że właśnie 20 października zatrzymano 1645 osób od wprowadzenia
stanu wyjątkowego. Tak, to jest media społeczne ograniczone. Dla przykład dla samych Etiopczyków to jest bardzo utrudniające życie. No, na przykład dla firm turystycznych, które bardzo dużo jeżdżą na południe. No to dodam, że Departament Stanu ostrzega, żeby taką podróż rozważyć dobrze. No w tej chwili mało kto wyjeżdża na południe, więc cierpią na tym sami Etiopczycy. Cierpią no nie tylko ci, co są aresztowani i zabijani i tak dalej, ale sami tacy, którzy prowadzą biznesy tam. Inwestorzy również, więc no, moim zdaniem prędzej czy później coś tam się wydarzy, gotuje, tak, a Oromo nie chcą się właśnie poddać, stąd wpędzają też w takie... No to jest... No właśnie, czy ludzie... Właśnie, bo trudno prognozować, ale jak myślisz, znaczy w jakim kierunku to będzie szło? Nie wiem, znaczy no, moim zdaniem są dwie opcje. Albo rząd się upnie w końcu i da jakąś opcję, furtkę inwestorom przy nacisku krajów zachodu, przepraszam, opozycji przy nacisku krajów zachodu, tylko niekoniecznie musi to być taki otwarte ryzykowanie, albo rozwiąże to wojskiem. I to jest najgorszy scenariusz. Będziemy Państwa informować. Bardzo dziękuję. Daria Żebrowska, pisemnetiopistka, związana też z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności, była Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za informację. Ewentualne spory mogą stać na dłuższy czas. Prawie każdy kod domowy jest w stanie pobiec szybciej niż Usain Bolt. Aby zrozumieć, posłuchaj programu Owczarek od poniedziałku do piątku po 10. Zapraszam, Cezary Wasiczka. Reklama. Pogotowie cenowe słucham. Porwały, złapały, nie chcą puścić. Gdzie to było? W sklepach Euro. Teraz w sklepach Euro porywające okazje. LG 40 cali Samsung za 1390. 48 cali. Ja do końca. I odbierz 135 butelek Fugo. Naturalna technologia z dwa. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok. Ciągle gęsty katar. Ból głowy przy pochyleniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin. Zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Irigasin pomaga natychmiast. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Uwaga! Ogłaszamy w Lidlu najwyższą promocję tego dnia. I to właśnie w Lidlu wspierasz o 17% taniej. I teraz cukier kosztuje 2,48, tylko 2,48 za kilogram cukru. I pamiętaj, u nas nie musisz mieć żadnej karty, żeby słodzić dowoli. A dodatkowo, żeby osłodzić ci życie jeszcze bardziej, dorzucamy banany za 2,69 za kilogram. Tylko 2,69. Słodka promocja w Lidlu już teraz. No tak, słodko jeszcze nie było. Powtórzę jeszcze. Co tydzień coś nowego. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ktoś kiedyś to jest za dużo. Dlatego pamiętaj, że jest tu Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka w pokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Mam nadzieję, że za kilka lat wyprzedaży w sklepach Comfort. Śpiesz się, tylko teraz. Pływamy taniej o 40-50, a nawet 60%. Comfort. Najlepsze podłogi, najlepsze ceny. Może wierzyć, że są zarobia, jak się nie wyraczam. Autopromocja. Radio 24. Aktualne wydarzenia, gorące komentarze, szczegółowe analizy. Politycy w krzyżowym ogniu pytań prosto z Sejmu w rozmowie parlamentarnej w Polskim Radiu 24. Codziennie od poniedziałku do piątku o 16.15. Ewa Wasążnik. Zapraszam. Autopromocja. Jest 16. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Premier Beata Szydło zaapelowała o współpracę przy wprowadzaniu reformy edukacji.
Jeżeli zrobimy to razem, jeżeli zrobimy to spokojnie, to to się powiedzie. O 12,5 miliarda złotych wpływy do budżetu państwa były większe niż przed rokiem. Zdaniem wiceministra finansów Wiesława Jasińskiego jest to efekt walki z szarą strefą. Szara strefa powinna być ograniczana. Rzecznik prezydenta Marek Magierowski uważa, że wniesiony przez PiS projekt ustawy może zakończyć polityczny spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pan prezydent ma nadzieję, że już wkrótce Trybunał Konstytucyjny będzie mógł pracować normalnie w oderwaniu od tych bieżących sporów politycznych. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Okulińska, zapraszam. Premier Beata Szydło zaapelowała o współpracę przy wprowadzaniu reformy edukacji. Szefowa rządu swoje słowa skierowała do wszystkich środowisk i organizacji, które wypowiadają się w sprawie likwidacji gimnazjów. Szefowa rządu powiedziała, że zmiany w systemie edukacji są potrzebne m.in. z powodu zmian demograficznych. Beata Szydło tłumaczyła, że chodzi o taką reformę, dzięki której nauczyciele będą mieli pracę. Te zmiany są potrzebne i musimy je zrobić wspólnie. I samorządowcy, i nauczyciele, i rząd, i wszyscy ci, którzy związani są i odpowiedzialni są za oświatę. Jeżeli zrobimy to razem, jeżeli zrobimy to spokojnie i nie będziemy dezinformować, i nie będziemy w tej chwili wprowadzać chaosu, to to się powiedzie. Beata Szydło dodała, że głównym powodem zmian jest dobro uczniów. Dzisiaj jest konieczność przeprowadzenia reformy oświaty. Chcemy stworzyć 8-klasową szkołę podstawową i przede wszystkim to, co jest najistotniejsze, chcemy dać polskiej młodzieży dobrze przygotowane 4-letnie licea i szkoły zawodowe. Bo tego potrzebują dzisiaj młodzi ludzie w Polsce, tego potrzebuje polska gospodarka. Przeciwko proponowanym przez rząd zmianom w edukacji protestuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. ZNP chce też zwiększenia nakładów na oświatę. Związek w planach ma ogólnopolską manifestację, a następnie może wejść w spór zbiorowy, który może zakończyć się referendum strajkowym i decyzją o strajku w szkołach. Wpływy do budżetu państwa w pierwszych 9 miesiącach tego roku wzrosły o 12,5 miliarda złotych. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom ministerstwo nie wyklucza, przyznaje wiceminister Teresa Wargocka. Wy nauczycieli zostanie zwolnione. To są właśnie te pytania, na które dzisiaj nie odpowiemy. Z powodu reformy systemu edukacji nie przewiduje się masowych zwolnień nauczycieli. Prawo oświatowe ma zostać przegłosowane w grudniu. Przed nowym rokiem ma podpisać je prezydent. Zmiany wejdą w życie we wrześniu 2017 roku. Joanna Mokosa. Nawet 12 lat więzienia grozi czterem Czeczenom, których prokuratura krajowa oskarża o wspieranie tzw. państwa islamskiego. Dziś przed sądem we Białymstoku ruszył proces. Jak mówi prokurator Adam Bogusłowicz, 2 lata temu mężczyźni mieli zakres na rzecz Warszawa, tu nie jest euro. Anglo-Ameryka, Białystok. Tutaj nie są sądy na Chłodowskiej, tak jak są w Anglo-Ameryce, Białystok. Sądy na Chłodowskiej. Wszyscy oskarżeni od 1,5 roku siedzą w białostockim areszcie. Twierdzą, że są niewinni. Ich winy nie wierzą również ich najbliżsi, mówi brat jednego z oskarżonych od 10 lat mieszkający w Białymstoku. Nigdzie nie ustali pieniędzy. Skąd w Polsce pieniądze brać? Nie idą się do siebie, też nie ma pieniędzy. Kolejną rozprawę sąd zaplanował na koniec listopada. Niemy protest w centrum Katowic. Kilkadziesiąt osób manifestowało przeciwko odrzuceniu przez Sejm obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Zakładał on dopisanie narodowości śląskiej do obecnej listy 4 mniejszości etnicznych: karaimskich, łemkowskiej, romskiej i tatarskiej. Nowelizacja umożliwiałaby m.in. tworzenie śląskich programów telewizyjnych i audycji radiowych oraz ochronę miejsc związanych ze śląską kulturą. Czasami zamiast słów bardziej wymowne jest milczenie. Jeżeli my pokazujemy w ten sposób jakoś swoje niezadowolenie, nie? Że zaś ci ludzie, którzy się deklarują narodowością śląską, a ich jest prawie 870 tausendów, zaś sztyma lądowała do Wasioka. No i to jest tak właśnie, to nawet liczby tutaj nie godają, bo nie wylezą te ludzie. Wszyscy dziś się tu pokorzą, ale w spisie albo przy tym, co by przynieśli do Sejmu, te 140 tausendów, to są jednak sztymy ludzi, nie? Ślązoków, obywateli polskich. W spisie powszechnym narodowość śląską zadeklarowało ponad 800 tysięcy osób. Słuchasz informacji TOK FM. A ponad 3 tysiące osób podpisały się pod petycją przeciwko udziałowi Rafała Siemkiewicza w targach książki w Krakowie. W niedzielę w trakcie trwania panelu dyskusyjnego z udziałem publicysty przed siedzibą targów odbędzie się również protest. Pani Zanowrocka. Autorem petycji jest filozof Uniwersytetu
Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Leszek Wroński chciał wyrazić swój sprzeciw wobec poglądów Ziemkiewicza obrażających kobiety. Aktywistki z organizacji Dziewuchy Dziewuchom idą o krok dalej i planują manifestację przeciwko obecności Ziemkiewicza na targach, mówi Joanna Grzymała-Moszczyńska. Nie możemy się absolutnie godzić na to, żeby osoby takie jak Rafał Ziemkiewicz promowały się na targach książki, które niewątpliwie są bardzo prestiżową imprezą. Naszym zdaniem nie powinno na niej miejsca być dla seksizmu, antysemityzmu, homofobii, a uosobieniem tych wszystkich uprzedzeń jest Rafał Ziemkiewicz. Organizatorzy targów podkreślają, że nie ingerują w to, jakich autorów zapraszają wystawcy. Protest odbędzie się w niedzielę o 12 przed siedzibą krakowskich targów. Z Krakowa południa na Wrocka. TOK FM. Dwie jazydki, które uciekły z niewoli tzw. państwa islamskiego i walczą o wsparcie dla innych uprowadzonych, otrzymały tegoroczną nagrodę Sacharowa przyznawaną przez Parlament Europejski. Więcej na ten temat za chwilę. Gościem Agnieszki Lizerowicz w programie Światopodgląd będzie Nalzar Salem, szef Fundacji na Rzecz Studentów Irackich. A kolejne informacje TOK FM już o 16.20. Będą to informacje kulturalne. Pogoda. Jutro po mglistym poranku zdecydowana przewaga chmury, miejscami opady deszczu, głównie na północy. Na termometrach od 8 do 11 stopni przeważnie, bo nieco cieplej nad morzem. Tam miejscami 13 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Parę milionów złotych. Trzeba zapłacić 14 tysięcy złotych żywnie, zapłacić 3 miesiące w areszcie. Co tutaj? Słyszałeś ten dźwięk? Co to było? To jest bardzo proste, żeby do kontroli skarbowej. To tak, w pierwszym 9 miesiącach tego roku. Wydatki pojawiają się nagle. W gestii banku to rozumiemy. Dlatego kredyt do 17 tysięcy złotych otrzymasz bez zaświadczenia o dochodach i wyciągu z konta. Gestii bank. Szanujemy czas i pieniądze. Przypominamy, że ostateczna kwota kredytu zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły oferty dostępne w oddziałach banku i na gettingbank.pl. Reklama. Świat to podgląd.